Tutaj Adriano, zapraszam Was do gameplayu z Open Bety Battlefielda 3. Beta ukazała się 29 września na wszystkich trzech docelowych platformach, czyli na komputerach osobistych, na Xboxie 360 i na PlayStation 3. Ci, którzy złożyli zamówienie przedpremierowe oraz ci, którzy kupili rozszerzoną edycję Medal of Honor, mieli dostęp po prostu do bety dwa dni wcześniej, czyli 27 września. Już widzimy, mamy problemy już na samym starcie, nie możemy się połączyć z serwerami EA. O Boże, naprawdę nie wiem, co się dzieje. Przed chwilą normalnie grałem, teraz już oczywiście problemy, jak tylko włączyłem nagrywanie. Dobra, ewidentnie są jakieś problemy z serwerami. Resztę materiału dogram, kiedy już zniknie ten problem. No dobra, jakieś 20 minut czekania i problem sam się rozwiązał. Przejdźmy więc do multiplayera. Możemy po prostu wyszukać grę na szybko, zaprosić znajomych, stworzyć skład. Możemy wyszukiwać gry również według rodzaju, według trybów oraz według map. Tutaj akurat to nie ma większego sensu, ponieważ mamy tylko dostępną jedną mapę, jeden tryb. Jeszcze jest również ta rzecz co do tych składów. Możemy zapraszać znajomych i tworzyć niby skład, ale jest to jakoś strasznie zbugowane, ponieważ dzień wcześniej, jak chcieliśmy utworzyć sobie grupę i razem pograć, było strasznie dużo problemów, żeby się połączyć w tej samej grze, a co dopiero być w tej samej drużynie. Wysyłano mi zaproszenie i ja próbowałem dołączyć. Wywalało mnie do menu głównego gry. To trochę było problemów. W końcu się jednak udało połączyć i graliśmy we trzech. Dwóch było w jednej drużynie, jeden był w innej, więc trochę jest z tym problemów w becie. Mam nadzieję, że to zostanie poprawione, ponieważ to się robiło trochę irytujące. Oczywiście mecze się znajdują bardzo szybko, ponieważ teraz dużo ludzi w to gra. Mamy ograniczony czas bety do 10 października. 10 października zostaną zakończone beta testy. O, bardzo dobrze, jesteśmy w drużynie atakującej. Mecz się dopiero niedawno zaczął. Jesteśmy jeszcze na takim jakby pierwszym etapie gry. O, nie wiem, czy teraz zauważyliście, przed chwilą było takie szybkie mignięcie zielonego ekranu. To są ewidentnie jeszcze jakieś błędy z grą. Ale tego typu rzeczy są, że tak powiem, dozwolone w becie. Tak jak już zdążono do tego przyzwyczaić, Battlefield mamy cztery klasy. Ja spróbuję się pokazać trochę rozgrywki każdą z nich, ale zastrzegam sobie, że będę chciał grać głównie inżynierem. W sumie na tej mapie to nie ma większego znaczenia. Znaczy, nie ma większej przydatności inżynier. A poszła rakieta. Ja widziałem tam przy tej wrzutni rakiety, kiedy rakiety startują, one się od razu respawnują, więc tak trochę nijak wygląda. Fajnie by było, jakby faktycznie odlatywały i zostawało puste miejsce po tej rakiecie. No ale to tam takie mało znaczące rzeczy. Aha, tak, jeszcze możemy się również czołgać, kłaść się. To zostało dodane do Battlefielda. W poprzednich częściach tego nie było. Dobra, jeszcze jeden cel teraz i przejdziemy i mapa jakby linia oporu przeciwnika przesunie się trochę do tyłu. Ach, znowu pobiegłem tak bez zastanowienia. No ale już tak jest, jak się gra i gada. Tak, przypominam sobie, o czym mówiłem. Że będę głównie grał inżynierem. Najbardziej mi ta klasa pasuje w Battlefieldzie, ponieważ lubi... Powiem tak, w Bad Company 2 grałem tylko z Battlefieldów. Grałem w to, znaczy miałem tydzień, bo pożyczone. No ale zawsze tam trochę pograłem i widać ewidentnie, że to jest trochę... To jest nadal Battlefield, z tym, że o ile się orientuję, to jest taki trochę bardziej powrót do korzeni. Teraz próbuję może go znowu zabić. O, widzieliście właśnie coś, że tak, no, asasynacja, że tak to nazwijmy. Zaraz. Ja jestem coś opóźniony. Linia frontu się przesunęła bardziej w głąb. Teraz w metrze będzie główna akcja. To gdzieś jest takie przejście. Nie tędy.
Tędy jest przejście takie. Praktycznie połowę metra możemy spokojnie sobie przebiec, ale wejście jest tylko z tej strony, więc nie spotkamy tutaj żadnego przeciwnika. Dopiero na końcu jest zejście do głównego tunelu metra. No i się udało bocznymi korytarzami przejść całkiem daleko. Znając moje szczęście, zaraz gdzieś będzie kampił gość. A? Patrzcie, jakiego miałem czuja. No ale i tak nie przeżyłem. No ale żeby nie było, że nie pokażę znowu. Widzieliście, bo wrzuciłem właśnie apteczkę. Przyspiesza ona po prostu regenerację życia. Nie będzie to musowe, aby odzyskać zdrowie. Teraz sobie zagramy zaopatrzeniowcem. On z kolei wyrzuca takie skrzynki z amunicją. A wiecie, teraz ma taki zamazany obraz strasznie. Dlatego, że kiedy wróg strzela w naszą stronę, właśnie obraz nam się rozmazuje. Ma to umożliwić wykorzystywanie ognia zaporowego. Właściwie chodziło mi tylko o to, żeby pokazać te skrzynie z amunicją. Tam sobie my oraz nasi gracze naszej drużyny mogą sobie odnawiać, znaczy mogą po prostu brać amunicję. Mamy również snajpera, którym ewidentnie nie potrafię grać. No nic, widzimy, spróbujemy kogoś w metrze zastrzelić snajperką. Snajper ma z kolei takie... Co to jest właściwie? Nie jestem pewien, ale to prawdopodobnie... Ach, kurczę, z noża mnie załatwił. To jest chyba coś podobnego było w Black Opsie. Zakłócało to w każdym razie radar przeciwnika. Domyślam się, że tutaj ma to podobne zastosowanie. A teraz sobie zagramy inżynierem, do którego i do jego broni się najbardziej już przyzwyczaiłem. Ma on też do użytku broń, znaczy nie wiem, co to jest tak na dobrą sprawę. Mamy do użytku to coś. Oraz wyrzutnie rakiet, więc tamto narzędzie jak służyło w poprzednim Battlefieldzie do naprawiania pojazdów oraz do ich niszczenia. Mogliśmy też chyba niszczyć tym ściany. Nie jestem pewien jakie to ma zastosowanie tutaj, ale domyślam się, że takie samo albo bardzo podobne. Znaczy po prostu nie jestem tego w stanie sprawdzić, ponieważ tutaj nie mamy dostępu w becie do żadnych pojazdów. Co jest dla mnie trochę dziwne, bo jednak Battlefield głównie chyba przyciągał tym, że można było używać pojazdów i było można w dużej mierze niszczyć otoczenie. No tutaj się możecie troszkę zawieść. Znaczy przynajmniej w Bad Company 2 można było niszczyć, nie wiem jak w innych. Tak jak mówię, nie grałem w inne. Tutaj mamy bardzo ograniczone zniszczenie otoczenia. Większości rzeczy w ogóle nie możemy zniszczyć, tylko takie, że tak powiem, tylko takie przewidziane przez twórców. Załóżmy, jest taki budynek, w którym jest pokój. O, chyba się nawet uda to pokazać. Jest taki budynek, w którym niszczymy. Często się po prostu snajperzy chowają. To normalne jest, że ktoś tam walnie z bazuki, więc tamtą ścianę na przykład już można rozwalić. A na górę. Rzucimy granat. Przepuszczymy ich trochę. Teraz się kryć, przeżyć to. O, jak widzicie, właśnie tutaj podrzucili amunicję. Fajnie, lubię to. Lubię takie akcje drużynowe w Battlefieldzie. Spróbujmy podłożyć ładunek. Ach, nie udało mi się podnieść. Nie udało mi się przeżyć tego, ale ładunek podłożyłem. Miejmy nadzieję, że drużyna da radę go obronić. Możemy sobie wybierać, za kim chcemy się zrespawnować.
Załóżmy, że za tym gościem. O, jak widzicie, ma latarkę. Też może się przydać w niektórych sytuacjach. Jest! Zniszczony cel. W prawym dolnym rogu część interfejsu w takiej ramce. Mamy oczywiście amunicję, a nad amunicją są procenty. Te procenty to nasze właśnie życie. Ono się samoczynnie odnawia po dłuższej chwili. O kurczę. Samoczynnie odnawia się po dłuższej chwili, a apteczki, medyka po prostu natychmiastowo przyspieszają uzdrawianie. Powiem może na razie o problemach, jakie są z betą, bo o samej grze jeszcze, samą grą jeszcze będziemy mogli się trochę przyjrzeć. Tak jak widzicie, ten gość też ma laserek, ten laserek widać. Przez chwilę mi poświecił nawet twarz. O, właśnie rzucili na apteczkę. Jak widzicie, dużo szybciej się regeneruje zdrowie w tym miejscu. O, proszę, jak zasuwa. Ale to i tak nie wystarczyło. Jak gość nas zaspawował z wyrzutni. Teraz powinna być chyba ściana zniszczona. Tak, patrzcie, jak nam rozwalił całą ścianę. Odpowiemy im ogniem! O. Także tak jak mówiłem, tylko wyznaczone przez twórców elementy gry otoczenia ulegają zniszczeniu. Próbujemy rozwalić to w celach demonstracyjnych, rzecz jasna. Ale to i tak lepiej niż to co w kodzie, czyli nic. No dobra, udało się jakoś. Schowałem się w krzakach, na razie niech mi się trochę życia zregeneruje. Och, jak miło, że ktoś o mnie pomyślał i mi apteczkę rzucił. Problem z betą trochę jest, zdarza się wejść w tekstury. No świetnie, ale się przydała ta apteczka. Zdarza się, że ludzie wchodzą w tekstury. Widziałem gościa, który był w pokoju, wszedł jakoś w róg ściany, nie wiem jak on to zrobił, wystawała mu tylko głowa i ręce, cały tułów był schowany za teksturami. Mi się udało go zobaczyć tylko dlatego, że biegł przede mną mój towarzysz z drużyny i ten go zabił, kiedy wchodzi do pokoju. Co też... Och, kurczę, zawaliło się na mnie. A o tym nawet nie wiedziałem, że tak się może stać. Dobrze wiedzieć. Bugi graficzne jeszcze... Było coś takiego, że animacja się zacięła. Na szczęście na moim członku z drużyny, ponieważ sytuacja wyglądała tak. Ja wchodzę do pokoju, a tam gość, który umarł, normalnie jakby sunął tak po podłodze, nie wiem jak to nazwać. Broń była pionowo postawiona i normalnie zabijał ludzi. Nie wiem, czy to wszyscy tak widzieli, czy tylko mi się to tak przytrafiło, ale w każdym razie coś takiego jest. Oj, trzeba wrócić. Generalnie beta ma trochę swoich błędów, bugów, ale to oczywiście wszystko do naprawienia jeszcze jest. Przyznam, że inaczej sobie... Dobra. Przyznam, że chciałem powiedzieć dużo więcej o tej grze, ale po prostu jakoś się zagrałem. Gra mi się oczywiście podoba, więc... no, jest fajnie. Tutaj chyba niewiele będzie brakowało następnego poziomu. A, troszkę zabrakło jednak. Pierwszy kontakt z betą był taki średni, mierny, ale im dłużej w to gram, chyba tym bardziej się przekonuję do tej gry. Więc możecie oczekiwać na Playboxie więcej materiałów z tej gry po premierze, w których chyba najpierw sobie przemyślę, co będę chciał powiedzieć i wtedy dopiero nagram gameplay, więc trochę więcej może będzie z sensem mówienia. Bo jak wiecie, nie staram się nagrywać te let's play, gdzie jaram się wszystkim, co zobaczę, tylko jednak staram się coś przekazać o grze. Teraz na ekranie pojawia wam się link do tej strony, więc jeżeli chcecie przetestować, zagrać, to proszę bardzo, ja tutaj już nie będę się rozgadywał o tej becie. Nie wiem, czy to słyszycie, ale właśnie jakiś dzieciak gada przez mikrofon. W takim razie dzięki i na razie.